Joga staje się coraz bardziej popularna, bardzo dużo się o tym mówi i pisze, zyskuje także wielu zwolenników. Natomiast coraz popularniejsza staje się także joga twarzy. Czym ona konkretnie jest? O tym rozmawiamy dzisiaj z panią Beatą Kowalczyk, certyfikowanym instruktorem jogi twarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czym jest w ogóle sama w sobie joga twarzy? Bo joga jako pojęcie jest wielu osobom znane, ale chyba niewiele osób wie, że ona się odnosi w takim razie do tej konkretnej części. Tak. Joga, jeżeli mówimy o jodze, to myślimy najpierw o ćwiczeniach i tak jest, dlatego że w czasie takich zajęć czy warsztatów jogi, jogi twarzy, ćwiczymy mięśnie twarzy. Mięśni twarzy mamy około 80, znaczy odtąd mniej więcej od dekoltu aż po nasz szczepiec ścięgnisty mamy 80 mięśni. Ćwiczymy prawie wszystkie, nie do końca wszystkie, tego uczymy na warsztatach. Dlaczego nie wszystkie? Dlatego, że niektóre są depresorami, obniżają nam mięśnie i obniżają owal, więc tych nie ćwiczymy. Co robimy na zajęciach? To nie są tylko ćwiczenia, ale też masaże. Masujemy twarz najpierw na początku zajęć po to, żeby rozluźnić wszystkie mięśnie, wszystkie napięcia, żeby rozluźnić żwacze, ale też rozluźnić naszą powięź, dlatego że te napięcia, które przenoszą się nawet z pleców, przenoszą się nam na twarz. Następnie na zajęciach ćwiczymy odpowiednie mięśnie, a na koniec, jak już mięśnie są rozluźnione i wyćwiczone, modelujemy je. Czy jogę twarzy ćwiczymy tylko dlatego, żeby wyglądać piękniej, atrakcyjniej, bardziej promiennie, czy przekłada się to też na nasze zdrowie? Jest to ćwiczenie, oprócz tego, że ćwiczenie na ładny wygląd, również terapeutyczne, ale też prozdrowotne. Na przykład zaczynamy od jeżyków, czyli takie jeżyki, którymi masujemy twarz, mają różnego rodzaju działanie. One działają na wszystkie warstwy twarzy, ale też działają akupresurowo. Na twarzy mamy ponad 750 punktów akupresurowych i przy okazji, nawet nie znając ich, możemy je pobudzić, a przez to też działamy dobrze na narządy wewnętrzne. Badania pokazały, że gdybyśmy chcieli osiągnąć taki sam terapeutyczny efekt, masując stopy, odpowiednie punkty recepturowe, musielibyśmy masować je codziennie. Na dłoniach co trzy dni, natomiast jeżeli chodzi o twarz, wystarczyłoby raz w tygodniu i ten efekt terapeutyczny na narządy będzie tak samo silny, dlatego że na twarzy punkty recepturowe, które są zlokalizowane wszędzie, są połączone bezpośrednio z nerwami czaszkowymi i ten łuk odruchowy jest bardzo silny. Czy jeżeli chodzi o te jeżyki, czy tutaj kolejny przyrząd, który ma pani ze sobą, czy to są jakieś narzędzia specjalistyczne, czy one są dostępne tak naprawdę dla każdego i każdy, kto zdecydowałby się na takie ćwiczenia, może po prostu sobie to kupić i ćwiczyć w domu przed lustrem? To są typowo rehabilitacyjne przyrządy. Możemy zrobić z nimi wszystko, czyli rano możemy odprowadzić limfę z twarzy takim ruchem jeżykami wokół, w tą stronę właśnie, odprowadzamy limfę, sprowadzamy następnie tą limfę ścieżką limfatyczną dużą tutaj w stronę obojczyków. Jeżyki też są doskonałe do masażu skóry głowy. Masujemy też cały skalp. Jeżeli stosujemy wcierki przy wypadaniu włosów, to pomasowanie później takimi jeżykami zwielokrotnia działanie tych wcierek. A czy podczas sobotniego wydarzenia, kiedy tutaj przyjdziemy, będziemy mogli też zasięgnąć jakieś porady? Oczywiście, że tak, dlatego że w naszej poradni doradzamy kobietom na temat pielęgnacji, tak jak mówiłam, ćwiczeń i masaży, ale też na temat nutrikosmetyków, czyli tego, co od środka wbudowuje się w naszą skórę po to, żebyśmy były zdrowe. Jak będziemy zdrowe, to będziemy też piękne i rozświetlone. Wszystkich zatem zainteresowanych zapraszamy na plac Kopernika 9 między godziną 11 a 14. Będzie można poćwiczyć, zrelaksować się i na pewno lepiej poczuć.